mamy następujące zadanie. Dwie miejscowości A i B są odległe o 300 km. Z miejscowości A w kierunku miejscowości B wyrusza pociąg jadący z prędkością 90 km na godzinę. Jednocześnie z miejscowości B w kierunku miejscowości A wyrusza pociąg jadący z prędkością 60 km na godzinę. Dodatkowo, jednocześnie z pociągami z miejscowości A w kierunku miejscowości B wyrusza super szybki ptak lecący z zawrotną prędkością 120 km na godzinę. Leci tak do momentu, w którym spotka pociąg jadący z B, który w tym czasie już jakiś kawałek drogi przejechał. Wtedy ptak zawraca i leci z powrotem w kierunku miejscowości A. Leci tak do momentu, w którym spotka pociąg jadący z A, który w tym czasie także jakiś kawałek drogi przejechał. Wtedy ptak zawraca i leci w kierunku miejscowości B do momentu, w którym spotka pociąg jadący z B. I tak dalej. Ptak lata między tymi pociągami w tę i w tę stronę. Nasze pytanie brzmi, ile kilometrów przeleci ptak do momentu, w którym te pociągi zaczną się mijać? To zadanie wydaje się trudne, ponieważ nasz super szybki ptak pokonuje mnóstwo coraz krótszych odcinków drogi pomiędzy zbliżającymi się pociągami. Gdybyśmy chcieli obliczyć w kilometrach długości wszystkich tych odcinków, a potem je zsumować, bylibyśmy w kłopocie. Okazuje się jednak, że nie musimy wykonywać aż tak skomplikowanych obliczeń. Wystarczy zastanowić się, ile czasu upłynie do momentu, w którym te pociągi zaczną się mijać. Pociągi zbliżają się do siebie. Odległość między nimi maleje w tempie 90 plus 60, czyli 150 km na godzinę. Odległość, która dzieli je początkowo, to 300 km. 300 to 2 razy 150, zatem pociągi miną się po 2 godzinach. Wiemy zatem, że nasz ptak będzie latał przez 2 godziny. Wiemy także, z jaką prędkością lata. Zatem, jeżeli ptak będzie latał przez 2 godziny z prędkością 120 km na godzinę, to do momentu minięcia się pociągów przeleci 2 razy 120, czyli 240 km. W ten sposób rozwiązaliśmy to pozornie trudne zadanie bez obliczania długości kolejnych fragmentów podróży ptaka. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.